es eso? Otro día que va. Proszę o uwagę. Drodzy rodzice, profesorowie i uczniowie szkoły Elite Way. Zanim rozpocznę tę pożegnalną uroczystość, proszę piątoklasistów o zajęcie miejsc, które przygotowaliśmy dla nich z przodu. Zapraszam. Chodźcie, aniołki. Bardzo was polubiliśmy. Siadajcie. Goikolea, Pili, siadajcie. Przekazuję głos profesorowi Madariadze, który opowie nam o uchwale, jaką w sprawie naszej szkoły podjęła Rada, a właściwie pracownicy. Bardzo proszę. Dziękuję, Gandia. Drodzy uczniowie, rodzice i wszyscy zgromadzeni, z przykrością informuję, że szkoła Elite Way przestaje istnieć w dotychczasowej formie. Dzięki zdobytemu doświadczeniu od tej chwili otworzy ona swoje podwoje dla każdego, kto posiada zdolności, wolę i chęć bycia tutaj. Cicho, Mendes Lopez. Nie denerwuj się. Spokój. Dla chętnych, niezależnie od ich sytuacji finansowej, przygotowaliśmy więcej stypendiów. Nowa Elite Way będzie wolną i autonomiczną jednostką, gdzie nikt nie narzuca swojego punktu widzenia, gdzie uczymy się akceptować siebie, a przede wszystkim nikt nikogo nie dyskryminuje, nawet uczennic w ciąży. W szkole położymy także nacisk na współpracę z rodzicami i ich komunikację z nauczycielami, bo to jest podstawa kształtowania dzieci. Powierzono mi trudne zadanie zreformowania szkoły.
Moją pierwszą decyzją jest pozostawienie Pasquala Gandhi na jego stanowisku. Świetnie się spisał, szczególnie ostatnio. Dobra robota, Pasku. Panna Alicja będzie od tej chwili szkolną koordynatorką. Profesorze, spokojnie. Wszystko widzę. Z szacunkiem do koordynatorki. Wszystko widzę. Julia będzie koordynatorką do spraw naukowych, a Hilda doradczynią dyrektora. Natomiast Galia zajmie się komunikacją między rodzicami, gronem pedagogicznym i uczniami. Gorzko, gorzko. Profesorze, a co z nami? Nie powiedział pan nic o tych, którzy już się tu uczą. Kochani, dzięki wam udało się zreformować szkołę. Jesteście przyszłością tego kraju i siłą, która ruszy go z posad. Stawiamy na uczniów aktywnych, którzy myślą, czują i działają, nie tylko wypełniają polecenia. Na takich jak wy. Profesorze, co się z nami stanie? Właśnie powiedziałem. Chodź, tato. Przy takiej ilości stypendiów będzie tu jak w szkole publicznej. Twój wybór. Możesz się kształcić państwowo. Czemu tak mówisz? Miałeś rzucić modeling. A oto, co znalazłem w kiosku. Patrz. Zamknij. Artykuł łączy cię z narkotykami. To nie tak. Za karę chętnie wyślę cię na państwową uczelnię. Tato, nie rób mi tego. Chcielibyśmy ogłosić coś ważnego. Pomimo kłótni i problemów, które nas podzieliły jako zespół i przyjaciół, ustaliliśmy, że nie rozwiążemy RBD. Nasza współpraca wydała też pierwsze owoce. Jak wiecie, mój tata jest naszym menadżerem. Mamy dla was niespodziankę. Jaką? Ważny drobiazg. Płyty RBD. Chcieliśmy podziękować wszystkim, którzy nas wspierali. Pozostałym również. Pomogliście nam spełnić marzenia. Osobiście przepraszam nauczycieli i uczniów za prześladowania ze strony mojego ojca. Bardzo mnie boli, że nie ma go wśród nas. Mój ojciec nie jest tutaj.
No sé, entre nosotros. Pero estoy feliz. Ale przepełnia mnie szczęście. Bo kocham cię, Roberto. Jesteś dla mnie wszystkim.